Rynek złota w Polsce rzeczywiście bardzo dynamicznie rośnie. Jeżeli w zeszłym roku czołowi dystrybutorzy szacowali rynek na 7 ton, to myślę, że w tym roku już te 10 ton zostanie przekroczone. Polacy kupują coraz chętniej złote sztabki, złote monety, stają się one coraz bardziej dostępne i popularne. Już dzisiaj rynek złota lokacyjnego w Polsce myślę, że jest wart około 1,5 miliarda złotych. Niemniej ten potencjał do wzrostów dalej jest bardzo duży. Wystarczy popatrzeć na naszych zachodnich sąsiadów. Polacy wciąż kupują jakieś 20 razy mniej złota niż Niemcy, więc potencjał do wzrostów jest widoczny. Oczywiście ta rosnąca popularność złota jest spowodowana również tym, że dostępność złotych sztabek i monet wzrasta bardzo mocno. Myślę, że na rynku w tej chwili działa około 100 dystrybutorów. Są to i najwięksi dystrybutorzy, którzy posiadają sklepy stacjonarne i sprzedaż internetową, jak i sklepy internetowe, sieci kantorów. Narodowy Bank Polski sprzedaje również metale szlachetne. Ta dostępność jest bardzo duża. Oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich innych produktów, no ta sprzedaż internetowa wzrasta bardzo mocno i popularność zakupów w internecie, również złota inwestycyjnego, jest coraz większa. Nie trzeba się bać zakupów złota przez internet. Oczywiście należy się kierować zdrowym rozsądkiem. Warto sprawdzić dystrybutora, warto sprawdzić sklep internetowy, czy istnieją również placówki stacjonarne, gdzie można przyjść, obejrzeć złoto, jakie są punkty odbioru. Na przykład w sklepie internetowym goldenmark.com ostatnio uruchomiliśmy możliwość odbioru w ponad 6000 punktów. To są stacje Orlen, to są placówki Poczty Polskiej, to są kioski ruchu, wszystko przy współpracy z Pocztą Polską.